Musicie to zobaczyć. Naprawdę musicie to zobaczyć. Oglądajcie wszystko do końca. Trzymajcie się. Siemaneczko wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku z bunkra Złomiarza u Jacka Recyklera. No wiem, te lampy miały wyjechać i wyjadą. Przed chwilą miałem telefon właśnie od klienta, który ma je odebrać. Nie ma jak dojechać, prosił, żeby jeszcze je przetrzymać, ale to już jest, no nie powiem, że pewnie na 100%, ale raczej na 50%, o, albo przyjedzie w końcu, albo nie. Także tyle w temacie lamp. No ta piękna czeka na rozkręcenie, na wyczyszczenie w środku. No, mi się dzisiaj nie udało nic przywieźć ze złomowiska, czyli taki dzień naprawdę UB. Znaczy w zasadzie coś tam mam w samochodzie, jakiś pierdol, ale nawet go nie będę wyciągał, nie chce mi się go zabierać. Kawałek serberka, jakieś coś tam, ale to zobaczycie może przy innej okazji, jak coś tam więcej mi się dozbiera. Ale jak już się tu melduje, no to zobaczcie. Zobaczcie, co jest. Kolejna taka naprawdę, naprawdę megaśna, wielka paka. Od kolegi Marcina, już tutaj oderwałem dane, jakby to powiedzieć, wrażliwe. Czyli kolejna paczka od widza. To tak dla wiadomości, gdyby ktoś się pytał, bo nie każdy wierzy, ile kosztuje wysłanie paczki. Zobaczcie, 58 zł za nadanie paczki, 21,3 kg. Poczteksem, no... DPD, nie będę tu reklamował, DPD raczej byłoby tańsze, tam koło 34 czy 7 zł. No nieważne, nie każdy może ma dostęp tam do firm kurierskich, być może to nie jest cena, nie wiem, no może palnąłem głupotę. Co jest w środku? No co jest w środku, to zaraz zobaczymy. Powinno być coś fajnego, powinno, no teoretycznie tak wynikałoby z rozmowy. Będzie coś fajnego, no jeżeli jest to, co jest w środku, to będzie coś fajnego, jeżeli dojdziemy wspólnie do tego momentu, to coś o tym wam opowiem, na jakiej zasadzie to do mnie przyszło. Żeby tu wiele nie marudzić, szykuję sobie statyw, paczuchę, no i jedziemy z tematem. Zazwyczaj tego nie robię na wizji, czyli nie otwieram, jakby to powiedzieć, na żywo, ale chcę, żebyście byli świadkami, że tu nie jest nic kombinowane. Nic nie jest podkładane, coś w tym sensie. Nie wiem, czy z dobrej strony, czy nie. No ja wiem, że teoretycznie powinno być coś na pchli targ. Także powinny być jakieś narzędzia i powinno być coś. Także wow. No, powiedzcie sami, niby zwykła motyka, ale ja to stawiam, że to jest jakaś haka leśna, czy co w tym sensie. No nie? Fajna haczka, naprawdę. Pewnie zawiśnie gdzieś tutaj u mnie. Także trafi jednak coś na półkę. Ale zobaczcie to. Zobaczcie ten toporek. Jest jakaś punca. Nie wiem, czy to nie będzie jakiś saperski przypadkiem. Trzonek robi robotę. Też korniki, piękne dziurki. No fajne, ja uwielbiam właśnie takie rzeczy. I korniki nie zjedzą mi metalu. Co to jest? No do oczyszczenia, do sprawdzenia. Toporek piękny do kolekcji. Oczywiście jak najbardziej tu na półeczkę. Super sprawa, piękna sprawa. Pompeczki. ZZR. Pompująca, działająca. To jest raczej do motocykla. Tu powinien być wężyk. Być może jestem w błędzie, nie ma sygnatury, ale no super sprawa, pompki super sprawa, te metalowe, to lepsze niż te plastikowe. Dziękuję. No. Seito, aparat fotograficzny, Certo KNC, nie znam takiego, pierwszy raz taki aparat mam w ręku. Też na pchli targ pójdzie, także kolejny gadżet
na Politarg. No już teraz w tą niedzielę zapraszam wszystkich, tak jak wspominałem. Politarg w Kwidzynie przy ulicy Kopernika. Lutlampa. W środku nie ma nic. Chyba już piąta moja. No takiego wzoru nie mam. Nie wiem, czy nie zacznę zbierać lutlampy też, chociaż nie wiem. No, no fajna sprawa. Dziękuję. To nie jest wszystko. To nie wszystko, tak widzicie sami. To jest, jak ja to na to takie gadżety mówię, syrena Nysa Żuk Warszawa, czyli wskaźnik paliwa, wskaźnik wody. Paliwo tam pływa. Jest raz pełno, raz pusto. Fajny gadżet dla kogoś, kto odnawia, odrestaurowuje stare samochody. Tablica rejestracyjna. Ale to jest jakaś samoróbka, ale pewno, z pewnością to było w czasach PRL. No, być może to był i taki oryginał, taka epoksydowa. No nie znam tematu tablic, ale no fajny gadżet. Fajny gadżet. Tu. To przejdziemy z tym później. Tu są bardziej takie jakieś są dane. Albo otworzymy od razu i ja wtedy wam coś o tym powiem, jeżeli to jest to, o czym myślę. Tu ja otworzę tutaj z boku, bo są dane osobiste, tutaj podane. Zobaczcie, co będzie mnie czekało do przerobienia. Masa styków do odcięcia, jest też coś do odpalenia, są mi styki, widzę, do wybicia, do wydłubania, masa drobniutkich styczków i tu jest, mogę powiedzieć wam, pewien układ co do tych styków. Ja to przerobię, znaczy się odpalę. No to co się da odpalić, to czego się nie da odpalić, to odetnę i po prostu z Marcinem podzielimy się na pół. Ja pół zostawię dla siebie, za co bardzo, 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 bardzo dziękuję. Połowę odeślę, także to jest to, na co czekałem. Myślę, że to sobie jeszcze zważymy, żeby zobaczyć tak mniej więcej, ile tego jest. Teoretycznie miało być około 3 kg. Praktycznie zobaczymy. Smarowniczka, ja też je zawsze zabieram. Zawsze u mnie schodzą, znikają. Zobaczymy do drugiego pudełeczka. Pudełeczko, otwórz się. Co tu mamy? Prodiż? Nie, to jest oryginalne pudełko od Prodiża. Prodiż elektryczny. Mamy przepis na schab pieczony, pieczeń dzielędzą. No, będzie pieczone, będzie gotowane. Murzynka, można upiec babkę drożdżową. Moja mamusia piecze bardzo dobre babki drożdżowe. Karta gwarancyjna nawet jest. Cholera jasna. U mnie nie stoi w piwnicy, ale mój to już jest cały taki, wiecie, obrudzony. Jest komplet. Jest komplecik, jest wszystko. Chociaż to nie wiem, czy to jest od Prodiża. To jest do pieczenia babki. Podstawka. A, tu jest już jakiś kawałek lampy, nie wiem, czy naftowej. Od lampy naftowej chyba. Dużej lampy naftowej albo gazowej. Nie wiem. Fajny temat, naprawdę. Jest i dekielek do Prodiża. Także będzie pieczone. Nie wiem, czy ja go wezmę na Politarg. Mam gdzieś kable do tego do sprawdzenia, także super sprawa. Ja to sobie później smakuję jakoś tak ładnie, żeby to było. Jak widzicie, tych zawiniątek to też od Prodiża. Tych zawiniątek jest tutaj jeszcze masa. To stawiam na jakąś lampę. Taką ciągnikową, wiecie, o, ciągnikowy szperacz. No to ja takie rzeczy wiem, komu ja przekażę, także to tylko przeleci przez moje ręce, co mnie bardzo cieszy, że właśnie przez moje. Kolejna lampa, fajnie zabezpieczone, fajnie, że przyszły całe. Tak, kolejna lampa. Ja to się w ogóle na tym nie znam,
nie będę dalej rozpieczętowywał. Ja tak szczerze mówiąc, po prostu je przepakuję. Przepakuję zaraz drugi karton, no i będą czekały na kogo innego. Jest i trzecia lampa, też nie zaglądam, nawet nie rozpakuję, także sorry, jest fajnie zapakowane, niech tak zostanie. Tu mamy kolejne zawiniątko, też żeby nie popsuć. Nie popsujemy. O, te są wielkie, piękne, piękne stare nożyce do strzyżenia owiec. No owiec, ja na to mówię do strzyżenia owiec, może baranów. Może sam się rozstrzygę do mojej kolekcji, do prywatnej kolekcji fajnych rzeczy, jak ja na to mówię. Maciubki młoteczek, z pewnością taki szklarski. Co tu mamy jeszcze? Gerlach Konwalia, tą tu do pudełeczka. Jest i klucz rowerowy, no to jest więcej, także ja sobie wyciągnę. Uuu, panie kochany, dobra, odłóż ten nóż, bo się skaleczy. Kolejne nożyce do strzyżenia baranów, piękna sprawa, fajnie, naprawdę fajnie, sporo kluczy rowerowych, dziękuję bardzo. Co to jest? Jakiś śrubokręt, przynajmniej tak mi się wydaje, coś zrobionego na śrubokręt, ciekawostka. Widzicie, narzyneczka razem z oprawką, więcej kluczy rowerowych, no i mamy trzy piękne stare dłuta. No naprawdę, ja tu patrzę za sygnaturą, jest sygnatura, przynajmniej na tym jednym. No kurczę, Peter, coś tam, taki dzwonek z kokardką, gdzieś już miałem coś takiego podobnego z taką sygnaturą. Piękna sprawa. Kolejne pudełeczko. Ja to powiem wam, jak małe dziecko w sklepie z zabawkami. O, gadżety na pchli targ, z pewnością. Jakiś aparat. Aparat, ale fajny. Nie wiem, czy wy widzicie, ja sobie oglądam, aby nie widzicie. Aparat i czy to było do wywoływania? Nie, Canon. Nie wiem, czy to jest ładowarka do tego aparatu, czy ładowarka. Nie wiem, dojdę do tego. Z pewnością do tego dojdę, ale fajny, naprawdę fajny zestawik. Canon, to chyba było nawet i to, także super. Ja sobie tutaj popatrzę później. Mamy jeszcze jedno pudło, także widzicie, 3-4 pudła w sumie razem, ale mi czegoś tam nie przeciął. Kolejne gadżety na płytach, z pewnością już mi nóż nie będzie potrzebny. Kolejny aparat Loto, ruski, jakiś ruski, ale z pokrowcem. Czy ja taki aparat, zmiana, to ja taki aparat miałem za gówniarza, chyba na komunie mój brat dostał dwa aparaty, dostał taką zmianę i taki aparat już nowszy, jakiegoś Sony, coś takiego, to ja dostałem od niego tą zmianę właśnie. Fajne zdjęcia robił. Unitra Diora Safari 2. No, cacuszko, piękny gadżet na pchli targ, naprawdę. Ja nigdy nie miałem problemu ze sprzedaniem takiego radia. Być może za mało wołałem, dlatego się szybko sprzedawało. Super sprawa. Mówiłem, że nóż nie będzie potrzebny. Kłamałem. Tu będzie jakiś koszyk na sztućce pewnie, czy na coś takiego. No i teraz ten nóż wyrzucił. Bardzo mnie to ciekawi, co tu jest. Aha, już wiem. To będzie część od tamtej lampy, co była w prodziżu. Raczej na 100%, chociaż mogę tu się mylić. Sorry za moją nieudolność.
otwieraniu, tak, to jest od tej lampy na 100%, czyli jakaś taka lampa, wiecie, gazowa, naftowa, nie mam pojęcia, ale gdzieś to jest dopasowane. O, to był piękny komplecik, nie wiem, czy tu brak abażuru, czy szkła, ale cudeńko, piękne cudeńko na pchitark. Mosiąc? Wygląda na mosiąc. No cudeńko, piękna sztuka. Dziękuję bardzo po raz któryś. To nie wszystko. To będzie od jakiegoś zegara, jak ja to nazywam, właśnie syrena Nysa Żuk w Warszawa. Mówię na to tak, bo ja nie jestem znawcą tematu, nie wiem dokładnie od jakiego to może być pojazdu. No korek wlewu do paliwa, też pewnie od jakiegoś starego auta, też gadżet na pchitark, mosiężne klamki, też typowo na pchitark. Wczoraj narzekałem, że mam mało świeżego towaru na pchitark, a zobaczcie, co się stało, góra towaru, naprawdę. To też Lummel, to też z jakiegoś pojazdu będzie, nie mam pojęcia, Made in Poland, no na bank, z jakiegoś samochodzika, z jakiegoś auta. Aha, już będziemy wiedzieć po tym, 104, 105, nic mi to nie mówi, od jakiegoś Merola, nie wiem, zapalniczka. I gadżety, no to myślę, że z tym ze sprzedażą takiego czegoś nie będzie problemu. No bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Chociaż tego po mnie nie widzicie. Ja tu się bardzo cieszę. Cholera, ile tego się. Szacun wielki zapakowanie. Naprawdę wielki szacun. To pewnie jakiś woltomierz albo amperomierz. No coś, jakiś zegar pomiarowy Made in Poland. No to robi zawsze swoje. Made in Poland. Więcej tych zegarów. Nie, to jakiś już będzie licznik chyba. Wow. O, to od czego? Z jakiegoś ciągnika starego pewnie. Albo też jestem w błędzie. No kurczę, ja to naprawdę nie znam się na takich rzeczach, ale takiego zegara na złomowisku nie widziałem. No do 160 km to raczej żaden Ursus tyle nie ciągnął. Fajnie, dzięki wielkie. I lusterko pewnie też z tego pojazdu. Mam nadzieję, że nie rozkręcałeś swojego auta. No też jakieś stare auto. Możecie zobaczyć mojego banana na ryju. Ja się cieszę z takich rzeczy, naprawdę. Fajne rzeczy, naprawdę fajne rzeczy. Stare rzeczy trzeba ratować. Niech to trafia w odpowiednie ręce do ludzi, co właśnie restaurują samochody, stare pojazdy. Kierunki to pewnie były kierunki, nie wiem, czy to jakiś star Jelcz. Coś może w tym sensie. Nie mam pojęcia, naprawdę, jeżeli wiecie, możecie śmiało mi napisać. Takie same chyba, Made in Poland. Jestem ciekaw, czy nie były robione przypadkiem u nas w Kwidzynie, bo kiedyś w Kwidzynie u nas Polmozem było coś takiego, gdzie robili takie kierunkowskazy. Mój ojciec tam pracował, zakładu nie ma, powstało potem tylko centrum handlowe. Z chwilę spauzuję. Wołały mnie, musiałem na chwilę wyskoczyć i pozostał tam jeszcze jeden zawiniątek. Co to jest? Też jakiś zegar PRL T51. Nie mam pojęcia naprawdę od czego. Także no, góra rzeczy całkowicie mi nieznanych. Kurczę, no nie wiem co teraz mam sobie pomyśleć. No mam sporo roboty ze sreberkiem. Mieliśmy jeszcze to przeważyć. Także co? Lecimy na wagę tak na szybko. No zobaczymy, no miało być około 3. Miało być, ja nie mówię, że miało być. Wstępnie tak z rozmowy
wynikało, że tego jest około 3 kg. Mam nadzieję, że moja waga sobie z tym poradzi. Kilogramy 560, prosto stoi, 2 kg 560, na niczym nie leży, także no ponad 2,5 kg teoretycznie z moich obliczeń i przeliczeń powinno być tutaj około 200 gram, stawiam tak mniej więcej, dużo drobnicy do odcięcia, także ciężko będzie tego oszacować, ale dobra, ja sobie z tym poradzę. Widzieliście sami, co mnie spotkało. Także co, no mam nadzieję, że mieliście na co rzucić okiem, nie? Tym razem, jeżeli znacie te części, mówię, motoryzacyjne, to możecie śmiało mi napisać, co od czego było. Ja będę troszkę mądrzejszy. No i inni się też dowiedzą, ci co nie wiedzą. Także tyle w temacie. Trzymajcie się, na razie, hejo.